Witajcie kochani w kolejnym vlogmasie na moim kanale. Mamy 5 dzień grudnia, więc czas zasuwa niesamowicie szybko. Jutro już mamy Mikołajki, 6 grudnia, więc powiedzcie mi, kiedy to zleciało. Ja się muszę Ci zabrać za ogarnięcie tego tematu Mikołajek do końca, bo jestem trochę w rozsypce, a wiadomo, że jutro Mikołaj musi odwiedzić dzieci. Przez ostatnie dni nagrałam dla Was też troszeczkę materiału. Byliśmy na jarmarku świątecznym, który był całkiem, ale to całkiem przyjemny. Nie spodziewałam się, że aż tak bardzo nam się spodoba. Było bardzo przytulnie, było bardzo miło, było bardzo ładnie to zorganizowane. Wszystko do tego jeszcze pełno leżącego śniegu, więc naprawdę klimat typowo świąteczny. Jedyny minus, jaki zauważyliśmy, to to, że na jarmarku odbywały się koncerty, no i myśleliśmy, że to będzie też coś związanego ze świętami, żeby jeszcze tak podkręcić tą atmosferę świąt. Natomiast repertuar raczej przypominał mi Sylwestra, więc mogłoby być troszeczkę lepiej. Na pewno to odrobinkę psuło klimat, ale całościowo było naprawdę całkiem fajnie. Dużo ludzi, ale to jest norma na każdym jarmarku świątecznym, tego nie ominiemy, każdy chce przyjechać i zobaczyć. Było całkiem fajnie, także za chwileczkę się cofniemy i pokażę Wam właśnie urywki z tego miejsca. Przyjechaliśmy właśnie na jarmark świąteczny, żeby chociaż troszeczkę poczuć tą magię zbliżających się świąt. Mam nadzieję, że pogoda nie przeszkodzi nam w tym, żeby troszeczkę tam pochodzić, bo jest minus 8 stopni, jest na maksa dużo śniegu. Przez 2 dni bardzo mocno sypało, więc totalnie nas zasypało, ale jest przepięknie. Więc chodźcie z nami zobaczyć, jak to będzie tutaj wyglądać. Za zrobienie śniadania. Potem muszę jechać z Moli na umówioną wizytę do weterynarza, czego ona okropnie nie lubi, ale wiadomo, że czasami są pewne rzeczy, które musimy załatwić, a później jeszcze będziemy otwierać kalendarze adwentowe. To już się staje taką tradycją vlogmasów, więc na pewno otworzymy kalendarze. Właśnie przyszedł do mnie kurier z przesyłką. Mam tutaj patelnię rondel żeliwny. Ja mam z tego typu produktów garnek, ale to jest garnek Le Creuset, więc chciałam po prostu znaleźć teraz coś tańszego, jakiś taki odpowiednik. No i trafiłam właśnie na te produkty z Lidla. To jest garnek żeliwny z fajną pokrywką w kolorze czerwonym. Myślałam o innym kolorze, natomiast mam właśnie ten wyższy też w czerwieni, więc do kompletu wzięłam sobie właśnie ten. I jeszcze jedna rzecz, która mi się rzuciła na stronie, ona nie była jakoś droga, to taki zestaw do ramenu. On w ogóle był w 3 chyba różnych kolorach, wzorach, ale dostępny został już tylko właśnie ten w bieli. Zaraz go rozpakuję, ale z tego co widzę, to będzie to taka solidna micha, czyli właśnie to, na czym mi bardzo zależało. No i łyżka, wiadomo, że pałeczki są ogólnodostępne, natomiast ta łyżka bardzo mi się tutaj przyda. My ramen czasami sobie zamawiamy do domu, no i wtedy ląduje on w zwykłych miskach, a myślę, że właśnie w takim czymś będzie się fajnie prezentował. Wróciłam już do domu, więc na szybko przygotowuję teraz obiad. Coś, co już jest Wam też znane, pokazywałam Wam na vlogach. Szybka zupa pomidorowa, krem z pomidorów, z czosnkiem, z cebulką. Do tego mamy, będzie takie szybkie pesto z bazylii, które mega podkręca
smak tej zupy. Jeżeli nie próbowaliście jeszcze, to spróbujcie. Wiem, że kilka osób na Instagramie mi pisało, że próbowało właśnie tak przygotować tą zupę. Była naprawdę dobra. Także ja się szybko biorę za przygotowywanie tego obiadu. W dosłownie kilka chwil zupa już mi się gotuje. Wezmę ją jeszcze, zblenduję na gładką masę, bo dosyć grubo pokroiłam cebulę i czosnek. A lubię, jak jest taka naprawdę kremowa zupa. A tutaj już mam przygotowane w pojemniku składniki na te szybkie a la pesto. Tutaj jest bazylia, czosnek, troszkę soli oraz oliwa. Zblenduję i będzie idealny dodatek. Mówię Wam, spróbujcie, bo na maksa podkręca smak zupy pomidorowej. Także chwila, moment i jest dzisiejszy obiad gotowy. Ogarnęłam się trochę po obiedzie. Przebrałam się w domowe ciuchy, związałam włosy, zrobiłam sobie przepyszną herbatę w moim nowym kubku. Nowa zdobycz z Empiku. I powiem Wam, że zrobiłam sobie tą herbatę z kalendarza adwentowego. Ta pierwsza pierniczkowa była po prostu najlepsza. To była genialna herbata. I chyba w końcu tyle razy o tym mówię, ale będę musiała sobie ją zamówić. Ale tutaj mam herbatę, ja nie wiem, czy ona nie ma jakiegoś anyżu w sobie, czy coś takiego, chociaż ja jestem ciężka w zgadywanie, co tam się poszczególnego znajduje w takich herbatach. A tutaj tylko jest napis, że superstar, także niewiele mi tutaj to mówi, ale herbata jest dobra. Zresztą ja nie mam problemu z piciem herbaty, mi wszystkie herbaty, wszystkie zioła tak naprawdę smakują. Piję wszystko, nie wymyślam, także też nie jestem jakoś wybredna. Ale fajny jest w ogóle ten kalendarz z herbatami. Myślę, że na stałe zagości u mnie w domu, bo naprawdę każdego dnia mogę sobie skosztować innej herbaty. A ja się teraz zabieram za ogarnięcie trochę łazienki u góry. Chciałabym sobie ją tak posprzątać, żeby było świeżo, czysto, pachnąco na wieczorne kąpiele. Nie jest to jakaś taka szczególna już okazja sprzątania przedświątecznego. Ja w ogóle takiego czegoś nie praktykuję. Nie ma u nas ogromnego mycia okien, sprzątania całego domu, wszystkich szuflad, półek, ścierania kurzu, gdzie się da. No nie, robimy to na bieżąco i przy tym pozostajemy. Nie ma jakiegoś u nas ogromnego szaleństwa, więc łazienka po prostu tego na dzień dzisiejszy wymaga, bo zazwyczaj jest okupowana przez dzieci. Także chciałabym sobie ją teraz posprzątać. Herbata, włączę sobie jakąś muzykę i wezmę się do pracy. A jeszcze potem musimy otworzyć oczywiście kalendarze adwentowe, nie? Bo to taka nasza tradycja, więc sama jestem ciekawa, co znajduje się w następnych okienkach. Także biorę się do pracy. Ogarnięta. Powiem Wam szczerze, że uwielbiam taki świeży zapach zaraz po sprzątaniu. Ja uwielbiam w ogóle ten Ajax niebieski do czyszczenia łazienek. Zawsze sobie go używam i potem tak pięknie pachnie w łazience. Wanna ogarnięta, tutaj też wszystko, prysznic, chociaż z prysznica w ostatnim czasie jakoś nikt za bardzo w tej łazience nie korzysta, także najbardziej był problem tutaj z wanną, no i oczywiście umywalka, no bo to jest codzienne miejsce używania dzieci, mycie zębów i tak dalej, także wiadomo, że to czasami nie wygląda tutaj najlepiej. Ja jeszcze szybko wstawię sobie tylko pranie, przełożę drugie do suszarki i na dzisiaj zostawiam wszystko.
Pójdziemy za chwileczkę też otworzyć kalendarze, ale to tak jak mówię, tylko się jeszcze do końca ze wszystkim ogarnę. Zrobię sobie może świeżą herbatkę. No i co, plan na dzisiaj wykonany. Jestem zadowolona, bo dzisiaj wieczorem planuję sobie tutaj zrobić kąpiel. A ja nienawidzę, jak wchodzę do wanny i widzę, że wokół wszędzie wszystko jest po prostu totalnie ubrudzone. Więc najpierw sobie ogarnęłam i a jutro chyba się wezmę za naszą łazienkę. Zabieramy się za otwieranie kalendarzy adwentowych i powiem Wam szczerze, że nie sądziłam, że ten kalendarz z herbatami będzie mi sprawiał aż taką przyjemność. Kilka lat temu taki kalendarz adwentowy też miałam z innej firmy i wykorzystałam go potem na siłę dopiero po świętach, ale to też był czas, kiedy ja za herbatami średnio przepadałam, za ziołami w ogóle. Teraz zioła uwielbiam, więc każda herbata mi tak naprawdę smakuje. Otwieramy okienko z numerem 5. Gdzie tu mamy piątkę? O, jest tutaj. Zobaczymy, co się tutaj będzie nam się kryło pod piątką. Tutaj mamy herbatę tropikalną. Też bardzo fajnie, na pewno ją dzisiaj skosztuję. Jedyna rzecz, która mi się tutaj nasunęła, to taka, że trochę mało mi tutaj herbat typowo zimowych i świątecznych. Jest to zdecydowanie właśnie sezon na takie herbaty, no i jeżeli mamy kalendarz adwentowy, to fajnie, gdyby tych herbat więcej w takich nutach było, ale zobaczymy, być może w kolejnych dniach, im bliżej świąt, tym więcej takich herbat tutaj znajdziemy. Także tak się prezentuje dzisiejszy kalendarz z herbatką. Następnie mamy kalendarz z Lasza. Ja go musiałam sobie położyć, bo zauważyłam, że po prostu cała ta zawartość po prostu mi się wysuwa i bałam się, że kompletnie on mi po prostu się rozleci. Tutaj mamy piątkę. A co się kryje pod piątką? O! Pod numerem 5 kryje się nam taki cukierek, ale o co tutaj chodzi? Otrzymujesz dar króla Midasa i wszystko, czego dotkniesz, zamieni się w złoto. Co robisz? Okej, ale jakie tutaj to ma zadanie? I doczytałam, to jest taki produkt tak naprawdę do wszystkiego. To jest taka masa plastyczna, którą możemy odrywać, kształtować dowolne kształty. I można tym myć zarówno ciało, włosy, stosować również do kąpieli. Także bardzo ciekawy produkt. Ja jeszcze wcześniej nigdy nie miałam z nim do czynienia, także będziemy też testować. Przygotowałam sobie od razu też kalendarz z Look Fantastic, bo nie jest dwustronny, także nie zawsze wiadomo, z której strony numerek się znajduje. Otwieramy piątkę, a w piątce, co nam się tutaj kryje, pod piątką mamy serum do twarzy. Kompletnie nie kojarzę tej marki, ale co tutaj jest więcej napisane, czy coś pisze. I z tego, co zdążyłam tutaj doczytać, to jest to serum z kwasami roślinnymi do usuwania martwego naskórka. Rozjaśnia ciemne obszary, złuszcza, zapobiega wypryskom i pozostawia świeżą, oczyszczoną skórę. No ciekawy produkt, nigdy wcześniej o nim nie słyszałam, także na pewno sobie przetestuję. Więc tak się prezentują dzisiejsze kalendarze adwentowe. Mam nadzieję, że dzisiejszy film Wam się podobał. Ja się już dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do oglądania kolejnego Vlogmasa.